będziemy mierzyli wodę w centymetrach. Czemu w centymetrach, a nie w litrach? No bo zobaczymy, bo może by się udało w centymetrach, to wtedy po co nam litry? Mamo, ale ja chcę mierzyć litrami. Za chwilę. To co było pierwsze, dobrze? O, mamy zbliżenie na miarkę. I zaraz spróbujemy, czy uda nam się zmierzyć 10 cm wody. Mamy miareczkę. Zaczniemy od tutaj 40, żeby nam się nie przesuwało. Potrzebujemy wody od 40 do 50. 10 cm wody. Sprawdzimy. Nabieramy pipetę. No i odmierzamy. Jedna kropla wody, druga. Oj, coś nam się rozlewa. Czy nam się... O, kropelki. No tylko zobaczcie. Nie dość, że są przerwy między tymi kropelkami. Jak nałożę więcej, to nam się połączą. Czasami te kropelki są chude i malutkie. Czasami są grube. I wtedy są szerokie. No i co? Będzie te 10 cm wody? Będzie. No ale zobacz. Równo jest? A zobacz, jakbym zrobiła tutaj. O... Też mam odległość 10. I co, i mam tyle samo wody? I tu, i tu? No nie, więc no tak się nie da tej wody zmierzyć. A mamo, litrami da? Ale jeszcze spróbujemy najpierw zważyć. No bo skoro centymetrami się nie da, to może uda się nam zważyć tą wodę. Albo litrami. To wtedy te litry by nam nie były do niczego potrzebne. Zobaczymy. Poczekaj. Poczekaj, najpierw zważymy. Żeby zważyć tą wodę, mamy... cztery szklaneczki. Poczekajcie, oddalę kamerkę, żebyście znowu widzieli, co się dzieje na stole. O, oprócz mamy wielkich szklanek. Poczekaj, Maksiu, poczekaj chwilę. Mamy. Odsuniemy. I widzicie, tu jest włos, a tu nie wiem, jaki jest napis. Tu jest tara. Zaraz pokażę, tak, o co chodzi z tą tarą. Tara. To kręci się wtedy. Poczekaj, nie. Zaraz zobaczymy. Dobrze, potrzebujemy najpierw włączenia. Zaraz. Będziemy mierzyć, ważyć cztery płyny. Wodę, olej i farbę. Wodę, olej i farbę. Tak, to są wszystkie płyny. Ale przecież mamy cztery. Cztery, bo zaraz zobaczysz, do czego jest czwarta. W każdym razie żeby najpierw... Żeby pomieszać się, tak? Nie, nie żeby pomieszać. Zobaczysz, gadułko. Nalewam sobie odpowiednią ilość wody. O. Ale mama, ja mamy pierwsze szklanki. Tak. I odznaczamy sobie, ponieważ musimy mieć identyczną ilość wody, sobie zaznaczymy tą samą ilość tutaj. Młody człowieku, zaraz się dowiesz. Zaraz się dowiesz, młody człowieku, wlewaj olej. Do tej kreski masz wlać. Olej, olej, olej. Olej, olej, olej. Olej, olej. Dobra. I teraz farbę do tej kreski. No, naciskaj. Wlewamy farbę, wlewamy, 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 wlewamy. Jeszcze wlewamy. Nigdy nie widziałam, mamo, dobra, tyle farby. Dobra, 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 dobra. Tak? Mhm. Nigdy nie widziałam. No, nie widziałeś. No i dobrze. I teraz pytanie dręczące moje szanowne dziecko. Po co nam cztery szklanki, skoro mamy tylko trzy ciecze? Nie wiem. Bo jak ważymy, włączymy sobie wagę, jak ważymy, no to ta szklanka też ileś waży, prawda? Tak. O, a waga twierdzi, że coś ma, dobra. Ona też ileś waży, więc trzeba zrobić tarę. Tara jest to odjęcie od wagi ciężaru opakowania, czyli szklaneczki. Zważymy, ile waży sama szklaneczka. Sama szklaneczka waży 220 gram. Poczekaj, Max, przybliżymy, żeby było widać, co się dokładnie dzieje.
Mamy 220 gram. I mamy tu folgę. Będziemy malować kubki. Nie będziemy malować kubki. 220 gram i tarujemy. Tak? I teraz zobaczcie, pomimo tego, że stoi szklanka... Ale to jest ta. Nie, to jest zmiana jednostki. Pomimo tego, że stoi szklanka, jest zero. Zważymy najpierw wodę. Postaw szklaneczkę z wodą. Jaka liczba się pojawiła? Czytaj, Maci. 2, 0, 6. 206. Poczekaj, wezmę. 260. O, mamy tablicę. Mama patrz. Mama patrz, za chwilę. Zapiszemy, tutaj z tyłu mam tablicę z owami. Będę zapisywać, ile waży to wszystko. Mama, czyli woda. Ja też będę zapisywać. O właśnie. Łany w zielonym. Raczej ja piszę. A ja zapiszę, jaka liczba. Dobrze, to zapisuj. 206. Chodź zapisać. 206. No prawie szóstka w drugą stronę, ale okej. No to teraz zważymy olej. Zabieramy. Ja piszę cyfry. Olej, Maksiu, olej. Ja piszę cyfry. Dobrze, olej. Olej. Stawiamy. Mamy minus 220, ponieważ zabraliśmy szklankę. Olej. Zobaczcie, ile waży olej. 144. 144. Jest cięższy czy lżejszy od wody? Lżejszy. To jest mniejsza liczba. 144, 144. Dobra. I ważymy trzecią rzecz. Czyli farbkę. Czyli farbkę. Na ile nam wyszło? 18. 218. 218. 218. No 219, jak Max przestał skakać. Farba. Zapisz, Maksio. Maksiu. Zapisujesz czy nie? Max. O. Dwa, jeden, dziewięć. Dwa. Jeden, dziewięć? Co jest najcięższe? Farba. Farba jest najcięższa. Słuchajcie, wynika to z tego, że każda z tych cieczy ma różną gęstość. Dobrze, czyli wiemy, że taka sama ilość, bo zobaczcie, w szklankach jest dokładnie taka sama ilość, no wody mamy odrobineczkę więcej, ale to jest ociupinka. Taka sama ilość wody, oleju i farby nie waży tyle samo, bo woda waży 206 gram, olej 144 gramy, a farba 219 gramów. I właśnie po to są nam litry i mililitry. Ponieważ jeżeli bym pani w sklepie powiedziała, że chcę 200 gramów oleju, to nie dostanę go tyle, ile bym chciała, czyli szklankę, tylko bym go dostała ponad szklankę, bo olej jest lżejszy od wody. A mi zależy na tym, żeby dostać szklankę oleju. Czyli poproszę panią o 200 ml oleju. Tak? Czyli do czego nam służą litry? Do czego? Do czego? Właśnie. Do? Mierzenia. Mierzenia pojemności, objętości. Tak. Dziękujemy bardzo.
Papa, pomierz, słuchajcie, zadanie do domu. Pomierzcie sobie, ile ważą jeszcze inne ciecze. Może znajdziecie jakieś ciekawe przykłady.